Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o napisach do filmu. Zapraszam. Jeżeli uważacie, że napisy do filmów są zbędnym dodatkiem, to jesteście niestety w błędzie. Zaraz Wam pokażę, dlaczego napisy są ważne i istotne w Waszych filmach na Waszym koncie YouTube. Po pierwsze, stwarzacie możliwość dotarcia do większej grupy ludzi, potencjalnych Waszych subskrybentów w postaci osób niepełnosprawnych. Trzeba o nich też pomyśleć i wziąć pod uwagę, że nie wszyscy słyszą albo nie wszyscy widzą. Także osoby niesłyszące przeczytają Wasz tekst i mogą wtedy, że tak powiem, brać czyn udział w Waszych filmach. Drugi aspekt są to tak zwane metadane. Metadane są to dane, które zbiera system YouTube po to, aby dopasować Wasz film do osób, które szukają jakiegoś konkretnego tematu. Do tych metadanych zaliczamy tytuły, opisy, tagi i również napisy w Waszym filmie, gdyż są to informacje dla systemu, że to, co Wy prezentujecie w Waszych filmach, jest zgodne z Waszym opisem i z Waszym tytułem, więc można go zaproponować szerszej grupie ludzi. Trzecia sprawa to jest taka, że stwarzacie możliwość, po trzecie, macie możliwość tworzenia narracji w Waszym filmie. Jeżeli wstawicie jakiś tekst, który jest na stałe wstawiony do Waszego filmu, to go później nie można wyedytować, nie można go zmienić, jeżeli jest on wgrany na Wasze konto. Jeżeli zrobicie to w napisach pod filmem, to wtedy możecie te napisy sobie dowolnie edytować, można je dodawać, można je zdejmować, można je zmieniać, więc stwarzacie sobie możliwość na to, żeby na przykład dopisać sobie jakąś myśl albo coś, czego nie umieściliście w filmie, a chcielibyście komuś przekazać, więc wtedy możecie sobie taki tekst dodawać do Waszego filmu. Jest to dosyć fajna sprawa, bo czasami stwarza większe możliwości, jeżeli chodzi o narrację do danego filmu. Problem polega tylko na tym, że nie wszyscy włączają napisy, więc dobrze by było wtedy w tekście umieścić, żeby włączyć napisy, bo są to istotne informacje. I ostatnią bardzo ważną rzeczą, jaką dają Wam napisy do filmu, to jest to, że stwarzacie możliwość tłumaczenia tych napisów na różne języki całego świata. Na komputerze jest to możliwe, można otworzyć sobie coś takiego jak autotranslator i przetłumaczyć sobie na dowolny język. Ja często korzystam z takich opcji. Jak jestem na jakichś zagranicznych serwisach i widzę, że są napisy w ich własnym języku, więc wtedy włączam sobie autotranslator i mam po polsku po prostu cały ten film i wiem, o czym jest mowa. A jeżeli tych napisów by nie było, no to wtedy po prostu nie rozumiem na przykład arabskiego, czy japońskiego, czy innego języka. Zaraz Wam to pokażę na konkretnych przykładach, jak się włącza napisy, jak się je edytuje oraz jak ich używać. Wchodzicie na swoje konto YouTube i następnie przechodzimy do tej zakładki napisy. I mamy dwie możliwości. Jedno to jest przesłanie pliku tekstowego z gotowymi napisami, jeżeli mamy w takim pliku zrobione nasze napisy do filmu. A drugie to jest wpisywanie ręcznie na podstawie tekstu, który mamy na ekranie. Wtedy kody czasowe, to są kody czasowe na dole, wtedy kody czasowe się nam będą zgadzać z tym, co mamy napisane. I teraz zobaczcie, jest taka fajna sprawa, bo na sam dole mamy wykres naszego dźwięku. I wtedy na podstawie tego wykresu można się zorientować, gdzie jest początek, a gdzie koniec tekstu. Więc tu widać, gdzie tekst się zaczyna. Dodajemy sobie napisy. I nam wyskakuje od tego miejsca, gdzie jest ten znacznik. Wyskakuje nam tutaj taka ramka z napisami. Cześć, witam Was przedświątecznie. No i piszemy. Cześć. Witam Was przedświątecznie. I teraz zobaczcie. O, serduszko mi tu jakieś wyszło. Może na tyle dobrze. Cześć, witam Was przedświątecznie. Gdzie i ten tekst powinien się skończyć w tym miejscu, czyli rozciągamy go, żeby on był widoczny w czasie tego, jak my to mówimy. I następny odcinek. Teraz Wam pokażę mój arsenał, który będę za chwilę montować. Cofamy
piszemy dalej. Za chwilę pokażę Wam mój arsenał. Dobra, to jest tylko tak dla przykładu. A na czym polega narracja? Na przykład na tym, że dajmy na to wtedy, kiedy nic nie mówimy. Możemy sobie wstawić własną narrację, dajmy na to, oczywiście, jeżeli chcemy coś tutaj. No i wtedy mamy w tym tekście, prawda, tu już się nic nie dzieje. Zobaczcie, to jest mój sprzęt oświetleniowy na ten... Rozumiem, o co chodzi, tak? Czyli mamy w tym momencie taki komentarz dodatkowy, który nam uzupełnia, że tak powiem, humorystycznie w tym momencie ten tekst. Jeżeli skończyliśmy już wszystkie nasze tutaj, jeżeli skończyliśmy edycję już naszych napisów do filmu, oczywiście można też na samym końcu na przykład wpisać, że dziękujemy za subskrypcję albo za oglądanie, albo coś takiego. Jeżeli mamy takie życzenie, w każdym razie, jeżeli skończyliśmy, to klikamy na gotowe. I już ten tekst jest wprowadzony do naszego filmu. Cześć, witam Was świątecznie, przedświątecznie. Teraz Wam pokażę mój arsenał, który będę za chwilę montować przed domem. Tak, zauważyliście, że zgrany jest w tym momencie tekst razem z osobą, która mówi, czyli to, co wprowadziliście na filmie, ale jest jedno ale, żeby to było widoczne, to musi być włączone tutaj ta ikonka napisy. Zobaczcie, jeżeli je wyłączymy, to ich nie ma, jak je włączymy, to są. I zobaczcie, napisy są w tej chwili w języku polskim i jeżeli macie na przykład napisy jakieś, które są w języku, dajmy na to hiszpańskim, tak? I wejdziemy sobie, mając włączone tutaj tę opcję, wchodzimy sobie w ustawienia, w napisy i zobaczcie, jest tutaj przetłumacz automatycznie. Jeżeli przetłumaczymy automatycznie tekst, na przykład możemy sobie, dajmy na to, że ktoś jest z Łotwy i ma nasz film i przeklika sobie na łotewski i ma po łotewsku ten nasz tekst, czyli rozumie, co my mówimy na filmie. W ten sposób stwarzam możliwość dla potencjalnych klientów z zagranicy, aby rozumieli, co my mówimy w filmie i to jest bardzo fajne i bardzo istotne, bo wtedy będą częściej przychodzić do naszej firmy, skoro rozumiemy, co my mówimy. Częstym błędem są ludzi z zagranicy to, że nie wstawiają w swoim ojczystym języku napisów do filmu i wtedy po prostu no, nikt nic nie rozumie, poza tylko ich własnym krajem. Także jeszcze raz, tu się włącza napisy, a tu można przestawić na automatyczne przetłumaczenie tekstu. Ta opcja nie działa na telefonach komórkowych. Na telefonach komórkowych są tylko te możliwość przełączenia tych napisów, które są w języku, który został wprowadzony przez osobę, która tworzyła ten film. Mamy tylko język polski, więc jest tylko w języku polskim. Myślę, że to wszystko w tym programie. Mam nadzieję, że wam rozjaśniłem trochę sprawę związaną z napisami i że jest to naprawdę bardzo ułatwia komunikację z innymi oraz daje wam możliwość, żeby ktoś inny z innego kraju rozumiał wasz język, który wy się posługujecie w swoim filmie. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, dajcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jeżeli wam się film nie podobał. I zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.